Cześć. Wielkość to pojęcie względne. Dla jednych to, co jest malutkie, dla innych będzie ogromne. Przykładem może być chociażby malutki pająk, który dla większości kobiet będzie gigantyczny. Są jednak rzeczy, jak chociażby to BMW X7, gdzie sprawa jest raczej prosta, bo ciężko będzie znaleźć osoby, które powiedzą, że ten samochód jest niewielki. BMW X7 pochodzi z samej góry szczytu zwanego gamą modelową BMW. A to oznacza, że przy tak wielkich wymiarach musi się to przekładać na ilość miejsca w środku. I rzeczywiście tak jest, bo nawet w trzecim rzędzie siedzeń przy wzroście 183 cm jestem w stanie przetrwać. Ale po kolei. BMW X7 to prawie 5 m 20 cm niemieckiej, moim zdaniem niezbyt urokliwej motoryzacji, która zrobi swoimi gabarytami wrażenie na wszystkich. No dobra, prawie wszystkich, bo pomijam tutaj właścicieli samochodów pokroju Cadillaca Escalade'a. Natomiast nie zmienia to faktu, że mamy tutaj do czynienia z tak naprawdę prywatnym autobusem, którego głównym rynkiem zbytu ma być USA. A jak coś ma być przeznaczone głównie dla USA, to musi być wielkie. I choć ten model jest z nami od 2019 roku, to mam wrażenie, że nadal, kiedy się go spotyka na drodze, to wszystkich zaskakuje. A teraz będzie zaskakiwał jeszcze bardziej, bo pomimo tego, że nadal jest duży, to udało mu się zbrzydnąć. X7 nigdy nie było wyjątkowo piękne, ale teraz jest moim zdaniem jeszcze gorzej. Nie wiem, co projektanci BMW palą, ale błagam, nie sprzedawajcie tego nikomu. Schowajcie do sejfu i zapomnijcie. Mam wrażenie, że w tym projekcie chodziło o zakład, że X7 już brzydsze być nie może. Gratuluję wygranej, może. I jak się pewnie domyślacie, nie chodzi mi o ten wielki grill, który przy rozmiarze tego samochodu już tak bardzo nie przeszkadza, a chodzi o te diodowe, matrycowe reflektory. Otóż BMW postanowiło, że do swoich topowych modeli, czyli serii 7, X7 i XM, zastosuje tego typu rozwiązanie, które jak mniemam ma być bardziej eleganckie i dostojne. Otóż BMW, kiedy dorobię sobie drugą parę oczu czy dwa nosy, nie będę bardziej atrakcyjny. Nieważne. Ważne jest to, że kiedy z boku odetniecie przód, to okazuje się, że zbyt wiele się nie zmieniło. Nadal ten sam kształt, te same linie, te same przetłoczenia. Można powiedzieć, że zmian jest tyle, co płasko wyżów na szczycie Giewontu. Albo rysy. Rysów. Rysów czy rysów? Rysy. No, wycofuję się z tego. Tył to niewątpliwie najlepsza i najładniejsza część tego samochodu. Choć zmian też nie jest zbyt wiele, bo kończą się na nowym wypełnieniu lamp i delikatnie przeprojektowanym zderzaku, to trzeba przyznać, że jest to wszystko spójne ze sobą. Osobiście najchętniej oglądam ten samochód właśnie z tej strony. No to jak już jesteśmy z tej strony, to opowiem Wam o bagażniku, bo kiedy złożycie oparcia trzeciego i drugiego rzędu siedzeń, to możecie tutaj się spokojnie wyspać, zorganizować sobie jakiś piknik czy randkę, co tam chcecie, bo bagażnik oferuje wtedy 2120 litrów. Natomiast kiedy postawicie oparcia drugiego rzędu siedzeń, to wtedy bagażnik zmniejsza się do 750 litrów, a kiedy postawicie oparcia trzeciego rzędu siedzeń, bo nie wiem, chcecie odwozić dzieci wszystkich znajomych albo dorabiacie na Uberze, no to wtedy niestety Wasz bagażnik będzie miał pojemność raptem 320 litrów, więc realnie wejdzie jedna, może dwie niewielkie walizki. Tak więc jeśli pojedziecie na wakacje w pełnym komplecie, to Wasze rzeczy pojadą pociągiem. Warto dodać to, że tylna klapa jest podzielona na dwie części i ta dolna część również otwiera się oczywiście elektrycznie, no bo jakże inaczej. Co prawda udowodniłem Wam już, że mieszczę się w trzecim rzędzie siedzeń, ale nie pokazałem Wam, że ten trzeci rząd to tak naprawdę pełnoprawna część kabiny, jeśli chodzi o wyposażenie. Jest tutaj osobna klimatyzacja, osobna panorama, osobne uchwyty na kubki, no i jest całkiem. Podobnie jak u pasażerów wcześniej. No i zobaczcie, z tyłu jest naprawdę masa przestrzeni. Fotel kierowcy ustawiony jest pode mnie, przypominam znowu 183 cm wzrostu mam, natomiast tutaj kilometr, normalnie kilometr do przedniego fotela. Natomiast mam tutaj kanapę maksymalnie cofniętą do tyłu i jest tutaj z boku taki przycisk. Myślałem, że to jest do rozkładania foteli, ale nie. To jest tak jakby
przestrzeń deklarowana przez BMW dla pasażerów trzeciego rzędu, bo wystarczy wcisnąć ten guzik i fotel automatycznie, kanapa automatycznie się przesuwa i staje w danym miejscu. Nie wiem, czy to jest po prostu jakiś konkretny wymiar, natomiast dla mnie to jest i tak za dużo, więc ja mogę się realnie jeszcze posunąć do przodu. I żeby tak nie czuć dyskomfortu jakiegoś wielkiego, no bo w końcu jeździmy w X7, no to powiedzmy, że to jest przestrzeń, gdzie mógłbym podróżować w miarę dobrze, co powoduje, że z tyłu jest masa miejsca. Naprawdę bardzo duży samochód. Co tutaj znajdziecie z tyłu? Nie ma tu jakichś wielkich fajerwerków, szczerze mówiąc, jak na tą klasę samochodu. Nie ma tu żadnych ekranów ani nic. Macie tylko dodatkowy panel klimatyzacji, bo jest to tak jakby 5 stref. Jest półeczka na telefon, są 2 porty USB-C, jest zapalniczka, jest podłokietnik z pojemniczkiem plus 2 uchwytami na kubki. Szczerze mówiąc, nic nadzwyczajnego. Źródła światła, panorama i tyle. Kieszenie za tylnymi fotelami, kieszenie w drzwiach. Raczej standardowo. Z przodu miejsca jest naprawdę bardzo dużo. Ale tak jak dużo jest tutaj miejsca, tak niezbyt dużo jest tutaj zmian, bo pojawiły się 2 połączone ze sobą ekrany, które znamy z innych modeli. Ten ekran przed kierowcą ma przekątną 12,3 cala, ten 14,9 cala. Pojawił się nieco inny panel klimatyzacji z takimi wystającymi sutkami do sterowania nawiewami i podświetlana listwa. Nie ma co przedłużać, bo ważniejsza rzecz, którą chcę Wam pokazać, jest na zewnątrz. Otóż niektórzy bardziej spostrzegawczy mogli zauważyć, że na grillu mam tutaj legendarną literkę M. A to oznacza, że ten samochód ma krzyczeć do wszystkich, że macie mnóstwo pieniędzy, zarówno na to auto, jak i na paliwo z nim związane. Myślę, że bardziej byście byli zaskoczeni, gdybym Wam powiedział, że do testów mam najsłabszą X7 w najgorszym wyposażeniu, niż tym, że mam tutaj odmianę o oznaczeniu M60i, czyli najdroższą i najmocniejszą X7 w całej gamie. Musicie być jednak świadomi, że nie ma jakiegoś wielkiego wyboru, jeśli chodzi o silniki. W X7 są 2 benzyny i 1 diesel. Odmiana o oznaczeniu 40i to 380-konne 3-litrowe benzynowe R6. Drugi jest dobrze znany Wam 3-litrowy diesel o mocy 352 koni i trzeci silnik to ten, który ja mam w swoim egzemplarzu. Czyli potężne V8 o pojemności 4,4 litra, które pięknie brzmi, a na dodatek strzela z wydechów. To jest podwójnie utrubiony silnik, który generuje 530 koni mechanicznych i rozpędza ten dom na kółkach do 100 km na godzinę w zaledwie 4,7 sekundy. Moment obrotowy potężny, 750 Nm. Tak więc jeśli właśnie zamierzacie przesunąć swój dom, to dzwońcie. Muszę jednak wspomnieć, że wszystkie silniki, które teraz wybierzecie w najnowszym X7, zbudowane są w technologii Mild Hybrid, więc macie tutaj dodatkowo 48-woltową instalację elektryczną, która ma oczywiście spełniać jedno zadanie. Niczym samotny bohater walczyć z wysokim spalaniem potężnego V8. Pytanie, czy to się udaje? Średnio, bo w tym samochodzie komputer pokładowy najlepiej przełączyć na jakiekolwiek inne wartości niż średnie zużycie paliwa. W samochodzie musicie się liczyć ze średnim spalaniem na poziomie 17 litrów w cyklu mieszanym. Na trasie zejdziecie do około 12-13 litrów, natomiast, mówię tutaj o autostradzie, natomiast jeśli zjedziecie na drogi krajowe, uda Wam się zejść poniżej 10 litrów. Mnie się udało do 8,5 litra, ale to jest naprawdę walka. Tak więc trzeba powiedzieć jasno. Chcesz mieć X7, M60i?
wyskakuj z kasy. Zacząłem jednak film od tych gabarytów i warto wspomnieć o tym, czy one przeszkadzają. Trochę tak, bo niestety nie ma w tym samochodzie tylnej osi skrętnej, co mocno utrudnia jazdę po mieście. Szkoda. Warto też wspomnieć o tym, że oczywiście w X7 M60i macie trzy tryby jazdy, ma cztery w sumie tryby jazdy. Jest Eco Pro, który walczy o spalanie. Średnio mu się to udaje. Później jest Comfort, moim zdaniem najfajniejszy tryb. Sport i Sport Plus. Oraz Sport Individual jeszcze, ale powiedzmy sobie, że to jest tak naprawdę po prostu skonfigurowanie trybu Sport. Natomiast tryb Sport no już wyciąga maksimum z tego samochodu. Każde wciśnięcie pedału gazu powoduje, że ten samochód jest taki sprężony, jest taki jakby się nawciągał nie wiadomo czego i od razu w ogóle nie zrzuca biegów, trzyma maksymalnie długo jak tylko się da na najwyższym biegu, abyście cały czas mieli maksymalną moc i maksymalny moment dostępny od razu. Natomiast liczcie się wtedy z tym, że Wasz portfel z każdym wciśnięciem pedału gazu kurczy się o miliony monet. Bo ja teraz wcisnąłem ten pedał gazu dwa razy i zasięg mi spadł o 6 km. Został mi jeszcze komfort i prowadzenie. I jeśli chodzi o komfort, to nie ma co się tutaj roztrząsać, bo BMW X7 jest turbo komfortowe i jest bardzo wygodnym samochodem. Nawet w trybie sport jest bardzo wygodnym autem, koniec, kropka. Natomiast ważniejsze jest to, że decydując się na M60i, otrzymujecie nie tylko ten wspaniały silnik, który jest miękką hybrydą i który doskonale dogaduje się z tym, z tą instalacją elektryczną. Natomiast oprócz tego otrzymujecie również oprócz tego silnika układ jezdny M, który sprawia, że panowanie i trzymanie w ryzach tego ważącego ponad 2700 kg Titanika jest o wiele prostsze. I to wszystko za jedyne, dodatkowe 155 tysięcy złotych. Tak, właśnie tyle droższe jest M60i od słabszej benzyny, za którą musicie zapłacić minimum 485 tysięcy złotych. Dodajcie do tego 155 tysięcy i wyjdzie Wam kwota za M60i. Jeśli chodzi o diesla, to on jest raptem 10 tysięcy złotych droższy od 40i, więc moim zdaniem nie ma się nad czym zastanawiać. Ja brałbym diesla. Na koniec jeden minus i w sumie podsumowanie. Minus jest taki, że znowu muszę się czepnąć tych pięknie wyglądających foteli, które są niewygodne. Nie wiem, jak BMW to robi, ale w każdym modelu z literką M fotele są niewygodne i w dłuższej trasie naprawdę będziecie się męczyć. Szkoda po raz kolejny. Natomiast podsumowując jazdę X7M, do XM kiedyś pewnie przejdziemy, natomiast X7 M60i, ja uwielbiam ten samochód. Naprawdę lubię nim jeździć, lubię w nim podróżować, lubię w nim siedzieć tutaj, na miejscu kierowcy, bo to oznacza, że nie muszę tego samochodu oglądać z zewnątrz. Jeśli chodzi o podsumowanie X7, to osobiście mam z tym bardzo duży problem, bo naprawdę cenię ten samochód za jakość prowadzenia, za komfort, który oferuje, za ilość miejsca, który oferuje i za ten silnik 4.4 V8, ale kompletnie nie jestem w stanie przeskoczyć jego wyglądu, bo totalnie mi się to auto po prostu nie podoba. Wiem, że ta wersja M trochę poprawia ten design, ale to nie jest mój styl. Dlatego mówię, że to jest kwestia mojego problemu, bo jeśli Wam podoba się X7 z wyglądu, to myślę, że jest to samochód godny rozważenia, szczególnie w tej wersji. Natomiast jeśli chcecie mieć niższe spalanie, to bez problemu, myślę, ten diesel będzie dobrym rozwiązaniem, bo to jest silnik, który dobrze znamy z innych modeli. Dajcie znać, co sądzicie o tym samochodzie, jak Wam się podoba, jak Wam się podobał ten film. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia oczywiście w kolejnych testach. Cześć!